z Ewangelii Janowej. Arcykapłani i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeśli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tutaj w tym, co mówi Pan, wszystko się wyjaśnia. Słowa arcykapłana z Ewangelii prowadzą nas do misterium męki Jezusa Chrystusa. Jego ofiara jest naszym uzdrowieniem i choć stanie się to przez przewrotność ludzką, przez ludzką nienawiść popchniętą do absurdu, to nie zmienia to faktu, że Pan właśnie tą drogą przychodzi nas ratować. Otwórzmy serca na tę miłość, nie zasklepiajmy się w sobie, przyjmijmy Pana z Jego ofiarą, radujmy się, że On nie ucieka przed tym uzdrawiającym nas darem z siebie. Maryjo, ukaż nam Jezusa, podprowadzaj do Niego wtedy, kiedy jest nam trudno. Pomagaj nam być bardzo blisko Jezusa, tego, który jest w męce. Jak Ty pragniemy stanąć przy Nim na drodze krzyża, a potem na nowo być przy Nim, wracać na Golgotę w zmaganiach życia, być blisko tych trudnych, a jednocześnie tak ratujących nas wydarzeń, rozpamiętywać, wracać, kontemplować tą miłość. Oto, Maryjo, jesteśmy z Tobą. Ty jesteś nam Matką. Bierzemy Cię do siebie, bo potrzebujemy Twej matczynej otuchy. Potrzebujemy pocieszenia, kiedy słabniemy. Różaniec dzisiaj to modlitwa za wszystkich przeciwników Jezusa, za tych, co szydzą z naszej wiary. Wołamy o opamiętanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.